Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 33, komentarz autorstwa Charlesa Henry'ego McIntosha. Błogosławieństwo Mojżesza. Porównanie z błogosławieństwem Jakuba. A to jest błogosławieństwo, którym Mojżesz, mąż Boży, pobłogosławił synów izraelskich przed swoją śmiercią. Werset 1 rozdziału 33. Jakie to pocieszające, że ostatnie słowa zakonodawcy są słowami czystego błogosławieństwa bez jakiejkolwiek domieszki. Przyglądaliśmy się już różnym jego przemowom, zatrzymaliśmy się nad poważnymi i ujmującymi słowami, z którymi zwrócił się do zboru izraelskiego na polach moabskich. Zastanawialiśmy się nad jego cudowną pieśnią, w której przeplatają się myśli o łasce z myślami o rządach Bożych. Teraz jednak możemy przysłuchać się słowom błogosławieństwa, które pełne pociechy płyną jakby z serca Boga Izraela, odzwierciedlając Jego myśli, miłości o Jego ludzie i pozwalają nam wejrzeć na chwilę cudowną przyszłość Izraela. Istnieje istotna różnica pomiędzy tymi ostatnimi słowami Mojżesza a błogosławieństwami patriarchy Jakuba w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 49 rozdziale. Podczas gdy Jakub relacjonuje nam czyny swoich synów, a te były częściowo bardzo smutne i upokarzające, to Mojżesz przedstawia działanie Bożej łaski. Wspomniane przez Jakuba złe czyny Rubena, Symeona i Lewiego Mojżesz pomija milczeniem. Czy to sprzeczność? Nie, raczej Boża harmonia. Jakub mówi o osobistej historii życia swych synów i to ona jest podstawą jego wyroczni. Mojżesz widzi ich w ich relacji z Panem na podstawie przymierza. Jakub opowiada nam o ludzkiej słabości i grzechu, Mojżesz o Bożej wierności i dobroci. Jakub informuje nas o czynach człowieka i należnej za nie karze. Natomiast Mojżesz mówi o Bożych planach i opisuje błogosławieństwo, które z nich wypływa. Dziękczynienie i chwała niech będą naszemu Bogu. Jego plany, Jego błogosławieństwa i Jego chwała stoją ponad wszystkimi ludzkimi błędami i grzechami i głupotą człowieka. On wypełni wszystko zgodnie ze swoimi myślami. Wtedy Izrael oraz narody zostaną pobłogosławione i wspólnie radować się będą dobrocią Bożą oraz zwiastować Jego chwałę od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Zachariasza, 9 rozdział, 10 werset. Błogosławieństwa poszczególnych plemion. Poszczególne błogosławieństwa zawierają cenne pouczenia, nie wymagając szczególnego komentarza. Niech żyje Ruben i niech nie umiera. Niech mężczyzn jego będzie sporo. Werset 6 rozdziału 33 5 Księgi Mojżeszowej. Nie czytamy tu nic o chwiejności Rubena i o jego grzechu. Łaska stoi na pierwszym planie i obfitość błogosławieństw wypływa z serca tego, którego radością jest błogosławić i gromadzić wokół siebie serca wypełnione po brzegi świadomością jego dobroci. A to o Judzie i rzekł: słuchaj, Panie, głosu Judy i do ludu jego przywiedź go. Rękami swymi za niego walcz. Bądź mu pomocą przeciwko gnębicielom jego. Werset 7 rozdziału 33 5 Księgi Mojżeszowej. Juda stanowi królewską linię. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy. 7 rozdział 14 werset listu do Hebrajczyków. Z podziwem widzimy, jak Boża łaska unosi się w swoim majestacie ponad grzechy człowieka
i przezwycięża okoliczności, które świadczą o ludzkiej słabości. A Juda zrodził z Tamar Faresa, Mateusza, 1:3. Któż inny jak nie tylko Duch Święty mógłby napisać takie słowa? Jak klarownie pokazują, że Boże myśli to nie myśli nasze. Bo któryż człowiek wpadłby na pomysł, aby umieścić Tamar w rodowodzie naszego Pana i Zbawiciela? Mateusza 1:3, jak zresztą każde zdanie Bożej Księgi, nosi pieczęć Bożej inspiracji. Porównaj 1 Mojżeszowa, 49:8-12 oraz Objawienie 5:1-6. Plemię Juda jest wysoce uprzywilejowane. To wielki zaszczyt, by należeć do rodu, z którego wywodzi się nasz Pan. Niemniej jednak od samego Pana wiemy, że jeszcze o wiele bardziej błogosławione jest słuchać Słowa Bożego i przestrzegać je, jak mówi Łukasza, 11:27-28. Czynienie woli Bożej i przechowywanie w sercu przykazań Pańskich przybliża nas w taki sposób do Chrystusa, jak nie mogłoby tego uczynić żadne ludzkie pokrewieństwo. A o Lewim rzekł: Tumim są Twoje i Urim są Twoje, Twojego męża nabożnego, którego doświadczyłeś w Masa, z którym walczyłeś u wód Meriba, który mówi o ojcu swoim i matce: nie widziałem ich, i braci swoich ma za obcych, a synów swoich nie zna, gdyż przestrzegają słowa Twojego, a przymierza Twojego pilnują. 8-9 rozdziału 33. Symeon jest tutaj pominięty. Chociaż w 1 Mojżeszowej 49 od 5-7 występuje w ścisłym związku z Lewim. Tam czytamy: Symeon i Lewi to bracia. Miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, dusza moja, w radzie ich. Nie przyłączaj się do ich wspólnoty. Serce moje, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. Tutaj po raz kolejny zauważalna jest wyżej wymieniona różnica pomiędzy słowami Jakuba a Mojżesza. W pierwszym fragmencie mamy do czynienia z upadłą ludzką naturą i jej czynami, w drugim zaś z łaską i jej owocami. Jakub zauważył słusznie, że Symeon i Lewi byli podobni do siebie z natury. Obaj przejawiali namiętność i zapalczywość, dlatego też zasłużyli na przekleństwo. Jednak w Lewim widzimy później wspaniały triumf nieograniczonej łaski, która uznoliła go zdobyć miecza i stanąć w obronie chwały Boga Izraela, o czym czytamy w 2 Mojżeszowej, 22:26-29. W tym miejscu nasuwa się pytanie: gdzie był wówczas Symeon? Towarzyszył Lewiemu w dniach jego samowoli i gniewu. Dlaczego nie było go przy bracie w dniach jego stanowczości dla Pana? Był gotów stanąć u boku Lewiego, gdy chodziło o pomstę hańby, jaka dotknęła rodzinę. Dlaczego nie przejawił tej samej energii, gdy trzeba było pomścić obrazę, jaka spotkała Pana przez bałwochwalczy akt zboru Izraela? Czy nie posiadał tej samej odpowiedzialności co Lewi? Czy wezwanie Mojżesza nie było skierowane do całego ludu? Z całą pewnością zwracało się do całego Izraela, lecz tylko Lewi zareagował na niego i tylko on otrzymał błogosławieństwo. W dniu złym i ciemnym postawił się po stronie Boga i dlatego został odznaczony kapłaństwem, najwyższą godnością, jaką mógł otrzymać człowiek.
Symeon nie odpowiedział na wezwanie i dlatego utracił błogosławieństwo. Dalsze szczegóły. Dalsze szczegóły z historii plemienia Lewiego czytelnik znajdzie w II Księdze Mojżeszowej, 32 rozdział oraz rozdziałach 3, 4, 8, 4 Księgi Mojżeszowej. O Beniaminie rzekł ulubieniec Pana, bezpiecznie mieszka przy nim, osłania go przez wszystkie dni, a w ramionach jego przebywa. Werset 12 rozdziału 33, 5 Księgi Mojżeszowej. Błogosławione miejsce dla Beniamina i dla każdego dziecka Bożego. Jakże kosztowna jest myśl o bezpiecznym przebywaniu w obecności Bożej, mieszkaniu w pobliżu dobrego pasterza i stróża naszych dusz. Nieustanne stanie pod jego protekcją. Abyśmy więcej zrozumieli pełnię błogosławieństw powiązaną z miejscem i działaniem i działem Beniamina. Nie dajmy się zadowolić czymkolwiek innym, jak tylko obecnością Chrystusa i zażyłą relacją z Nim samym. Jest to nasz cudowny przywilej. Nie dajmy go sobie odebrać. Pozostajmy u boku dobrego pasterza. Spoczywajmy w Jego miłości. Przebywajmy na zielonych niwach i u cichych wód, do których nas prowadzi. O Józefie, rzekł, błogosławiona przez Pana ziemia Jego, najcenniejszym darem niebios, rosą i otchłanią, która jest rozlana w dole, najcenniejszym darem, który dojrzewa w słońcu, najcenniejszym darem, któremu księżyce dają wzrost, najcenniejszymi płodami odwiecznych gór, najcenniejszymi darami wzgórz wiekuistych, najcenniejszymi darami ziemi i napełnia jej i napełnienia jej i łaską tego, który mieszka w krzaku. Niechaj to stąpi na głowę Józefa i na ciemię wybrańca pośród braci jego. To samo wyrażenie znajdujemy w błogosławieństwie Jakuba. Biblia Warszawska oddaje je tam jako poświęcony między braćmi. 1 Mojżeszowa, 49 rozdział, 26 werset. Pierworodny cielec jego pełen jest chwały, rogami bawołu są rogi jego, nimi po bodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są tysiące Manassesa. Wersety 13 do 17, 33 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Józef jest godnym uwagi obrazem Chrystusa. Rozważając pierwszą Księgę Mojżeszową, poświęciliśmy sporo uwagi jego historii. Mojżesz podkreśla fakt, że Józef był poświęconym, odłączonym w pośród swoich braci. Był pogardzany. Ostatecznie wrzucono go do studni. Mówiąc obrazowo, musiał przejść przez wody śmierci i to właśnie na tej drodze osiągnął godność i zaszczyty. Został zwolniony z więzienia, by stać się panem całego Egiptu i zachować swych braci przy życiu. Zakuto go w kajdany i musiał zasmakować goryczy śmierci, zanim został przeniesiony w obszar chwały. Doprawdy trafny obraz tego, który niegdyś wisiał na krzyżu, został złożony w grobie, a dziś zasiada na tronie majestatu w niebiosach po wieczne czasy. Zaskakująca pełnia błogosławień zostaje wylana na głowę Józefa, zarówno tutaj, jak i w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Wspaniałe są te błogosławieństwa. W przyszłości co do jednego znajdą swoje wypełnienie w przeżyciach Izraela. Cierpienia prawdziwego Józefa stanowić będą niezachwiany fundament przyszłych błogosławieństw, jakie zażywać będą w Kananie jego bracia, po czym obfity strumień błogosławieństw wypłynie z tego uprzywilejowanego kraju, by rozlać się po całej ziemi. I stanie się w owym dniu,
że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. Zachariasza 14, rozdział 8, werset. Co za perspektywa dla Izraela i dla całej ziemi. O Zebulonie, rzekł, raduj się, Zebulonie, gdy wyruszasz, a ty, Isacharze, w namiotach swoich. Ludy na górę zwołują, tam składać będą rzeźne ofiary właściwe, gdyż dostatki z mórz wysysają i skarby ukryte w piasku. Wersety 18 do 19, 33 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Zebulon miał radować się ze swojego wyruszenia, zaś Isachar ze swoich namiotów. Radość ma panować w domu i z dala od domu. Radość połączona ze zdolnością wywierania błogosławionego wpływu na innych. Zebulon i Isachar zapraszają tutaj ludy na górę, by składały ofiary sprawiedliwości. Wszystko to opiera się na fakcie, że sami będą wysysać skarby morza i piasku. Zasada ta jest zawsze aktualna. Naszym przywilejem jest nieustanne radowanie się z Pana i czerpanie z wiecznych źródeł i ukrytych skarbów, które można w Nim znaleźć. Wtedy będziemy w stanie zaprosić również i innych, by skosztowali, że dobrotliwy jest Pan, i sami składali Mu ofiary sprawiedliwości, tak miłe Jego sercu. Nie trzeba tłumaczyć wersetów 20 do 29 rozdziału 33, 5 Księgi Mojżeszowej. Nic nie jest w stanie przewyższyć łaski, która przemawia z ostatnich wersetów naszej księgi. Błogosławieństwa 33 rozdziału, podobnie jak pieśń Mojżesza z rozdziału poprzedniego, rozpoczynają się i kończą odniesieniem do Boga oraz Jego zadziwiających dróg z Izraelem. Jakie to pocieszające i ożywiające, by na końcu tak poważnych napomnień, ostrzeżeń, proroctw i gróźb znaleźć takie słowa. Łaska i chwała lśnią rzadkim blaskiem z tych końcowych wierszy 5 Księgi Mojżeszowej. Bóg uwielbi się jeszcze w Izraelu, zaś Izrael zostanie pobłogosławiony w Bogu. Nieodwołalne są dary i powołanie Boże, o czym uczy nas również list do Rzymian 11, rozdział 29, werset. Każde słowo Pana zostanie wypełnione. Ostatnie wypowiedzi zakonodawcy składają jeszcze jedno świadectwo o tej prawdzie. Gdybyśmy posiadali tylko 4 ostatnie wersety naszego rozdziału, to wystarczyłyby one, by udowodnić prawdę o przyszłej odnowie, błogosławieństwie i chwale 12 plemion Izraela w ich dziedzictwie.